Cześć, witam Was bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale, a jest nią Sims Mass. Nawet nie wiedziałam, że będę coś takiego robić, ale wpadłam na ten pomysł w sumie wczoraj i to szybko tak się wszystko działo, że no jesteśmy. Mam nadzieję, że będziemy się super ekstra bawić. Przedstawiłam Wam Simkę w odcinku zerowym tak naprawdę, ale mogę Wam powiedzieć tak pokrótce jeszcze raz. Jest to elfka, ma na imię Gwiazdeczka, przybyła z bieguna północnego. Jest to pomocnica świętego Mikołaja i Gwiazdeczka, jak wiecie, jest pół simką, pół elfką. No i na biegunie północnym zapadła dziwna choroba, wszyscy się rozchorowali, a Mikołaj poprosił elfkę, aby pomogła tutaj mu w ogarnięciu przygotowań do świąt, a ona, że jest bardzo dobrą elfką, to postanowiła pomóc Mikołajowi i wzięła się do roboty. Tutaj ma domek, który zapewnił jej oczywiście święty Mikołaj. Wygląda on tak. Zaraz Wam pokażę, jak on się nazywa. Tutaj macie Winter Cottage. Cechy to domowa atmosfera, cisza i spokój oraz towarzyska atmosfera. Mieszkamy sobie na tej działeczce w Windenburgu, trochę na takim odosobnieniu, ale wiecie, no ona jest elfką, więc musi mieszkać trochę daleko. Tu widzę, że jakiś ziomeczek sobie łowi ryby, okej. Dobra, tutaj mamy taki ogródek, mamy do karmienia ptaszków, zapas drewna. I tyle. Może pokażę Wam teraz, jak wygląda w środku. Tutaj była jeszcze góra, ale ja stwierdziłam, że ja góry w ogóle nie potrzebuję, bo ona tutaj będzie mieszkała sama, więc zabrałam schody i tyle. Tutaj się wchodzi do domu, od razu mamy jadalnię. Tutaj jakiś stoliczek, tutaj mamy malutką kuchnię. Wiecie, dla jednej osoby to wystarczy, myślę. Tutaj mamy stanowisko do robienia bukietów, książki, jakieś tam roślinki, tutaj mamy salonik z kominkiem, telewizor. Zapomniałam oczywiście kupić czegoś do grania, ale no, znacie mnie, chyba że zawsze czegoś muszę zapomnieć. Co tu jeszcze? Tu jest łazienka, taka zwykła, niebieska, lodowa bym mogła powiedzieć nawet. No i mamy sypialnię. W sypialni już panuje tak naprawdę klimat świąteczny. Mamy tutaj kartki świąteczne, tutaj jest poroże, ale to nie jest prawdziwe poroże, tylko Gwiazdeczka sobie zrobiła to sama. Nie pytajcie jak, ale zrobiła to sama. Może czasami wyrzuca takie, nie wiem czy kiedyś widzieliście, takie patyki, które są gładkie. Od fal właśnie, bo fale tak je wygładzają. No i ona po prostu sobie znalazła i powiesiła na ścianie. Tutaj jakaś choineczka, świeczuszka, łóżeczko i w sumie tyle. Nic tutaj więcej takiego nie ma. I tak wygląda w sumie domek. Więcej nie ma co Wam pokazywać. Może pokażę Wam ją, jak ona wygląda, w sensie jeśli chodzi o cechy. Wyłączyłam tutaj sławę, żeby ona mi tutaj się nie stała sławna, bo nie chcę tego, niepotrzebne mi to jest. Jest głupkiem, bo jest elfem, jest dobra, jest wesoła i jest kontaktowa. Aspiracje ma przyjaciółka świata, czyli mieć jak najwięcej przyjaciół i tyle. I jakie my mamy na dzisiaj plany? Jako że Gwiazdeczka przybyła tutaj dzisiaj dopiero, wie, że ma pomóc tutaj Simom w przygotowaniu do świąt, to pomyślała, że najpierw wybierzemy się do jakiegoś muzeum, aby poznać historię tego miasta, mieszkańców i w ogóle jak to miasto wygląda. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że pobrałam takiego, znaczy to nie jest mod, tylko to jest po prostu save pewnego człowieka, który zrobił wszystkie, prawie wszystkie miasta w Simsach. Ja podlinkuję Wam tego linka w opisie, bo to jest po prostu fantastyczna robota, te wszystkie parcele publiczne są tak dopracowane, te rodziny są przerobione, na nowo poubierane, wszystko jest pięknie dopracowane i to jest po prostu świetne. Oczywiście podam Wam ten link w opisie, także się nie martwcie.
I co? I my lecimy do jakiegoś muzeum. Słuchajcie, tutaj jako tako nie ma muzeum, więc wybierzemy się tutaj do tych ogrodów pałacowych. Gwiazdeczka już przybyła, jest bardzo podekscytowana. Idziemy sprawdzić tutaj to muzeum. Podejdź sobie tutaj. Rozmawiaj tutaj, to było? Czy mi się wydawało? No, leć, leć, moja droga. No, obejrzyj sobie tutaj tego ziomeczka, tą panią. Może. Aha, rozpalić nie, no ale. Tutaj może to i to. O, i tutaj mamy jakieś historie. Ale dobra, nie będziemy tego czytać, bo to nie o to chodzi tutaj, żeby to wszystko czytać. Tutaj możesz sobie jeszcze i zobaczyć kuchnię. Tutaj na górę sypialnię. Tu jakiś tam pokój muzyczny, a tu na górze co my mamy? Tu na górze nic nie mamy. No dobrze. To ty sobie oglądaj elegancko, a ja wam opowiem jeszcze raz, co ona musi zdobyć, bo dzisiaj będziemy się trochę tym zajmować. Na 10. poziom musi mieć śpiewanie, charyzmę i kreatywność, a na 5. poziomie musi mieć pieczenie, majsterkowanie, układanie bukietów, łowienie i gotowanie. Tak więc dzisiaj już zajmiemy się trochę tym, oczywiście. Tutaj muszę wam pokazać, bo ma na przykład majsterkowanie, rozwinęła, bo zaczęła grabić śnieg. Nie, nie, nie grabić śnieg, przepraszam. Sprawność fizyczną rozwinęła, bo zaczęła grabić śnieg. A majsterkowanie, bo musiałam kupić maszynę pogodową, żeby napadał śnieg, żeby zrobić miniaturkę do filmu. Także dlatego jej majsterkowanie wskoczyło, a gotowanie, bo nie wiem, coś tam sobie wzięła z lodówki albo włączyła program telewizyjny i tak samo komediowy, że komediowy program. No, ale to się tym nie przejmujemy, bo to, jak widzicie, tutaj jest dopiero na poczęte, a to majsterkowanie, no to wypadek przy pracy niestety. A co ty tutaj taką minę zrobiłaś do tej dziewczyny? Weź ją tutaj poznaj, przyjazne powitanie. Jak ty się nazywasz? Ania. Ania, będę do nią mówić, no bo co? Poznaj ją, popraw jej humor. Zapytaj ją o zawód. Miłośniczka muzyki, okej. Nie wiem, czy robiłam popraw humor. Gorba. Opowiedz śmieszną historię, opowiedz skąd przybyłaś. Rozmawiaj o pokoju na świecie. Może pokaż jej zdjęcia. Gwiazdeczka dowiedziała się, Ania pracuje jako wzięta ilustratorka w miejscu Galeria Sztuki 1000 słów. No to fajną masz pracę, kobito. Ty jesteś trochę głodna i chce ci się w sumie siku, więc może na chwilę wrócimy sobie do domu, zjemy coś na szybko i wybierzemy się jeszcze gdzieś do jakiegoś baru może, żeby poznać więcej ludzi. No, tak zrobimy. Jesteśmy w domku, zginął śnieg, jest ciepło, słonecznie, ale pochmurno. O, jeszcze trochę śniegu zostało. Dobra, kochana gwiazdeczko, weź sobie tutaj, zjedz obiad. Nie wiem, może być makaron z serem. Ona musi gotować, nie będę robiła jej nic na szybko, bo, no bo nie będzie jej to gotowanie w ogóle rosło, a nie o to chodzi. Musimy trochę tutaj te umiejętności już zaczynać rozwijać. Twój pierwszy posiłek. Przyspieszymy to. Okej. Jedz sobie. No, jeszcze wam powiem, że tak, tutaj ma listę, co musi zrobić. Wszystko ma wypunktowane. Tutaj przy tym stoisku do robienia bukietów ma mapę i to jest magiczna mapa, bo jak widzicie, tutaj są takie punkciki i ona jest tylko jednym z elfów, które się pochorowały, bo znaczy tak, wszystkie elfy, które były, nie oglądaj tego, które były tam na biegunie północnym się rozchorowały, ale też inne elfy były gdzieś tam na jakichś misjach, gdzieś tam
Pojechały pozałatwiać jakieś sprawy. No i Mikołaj do nich zadzwonił, żeby nie wracali, bo się też rozchorują, i kazał im polecieć w inne miejsca świata, żeby robiły to, co gwiazdeczka. No i na tej mapie widać właśnie, gdzie są te elfy, i ona może się jakoś tam z nimi przez to komunikować. Dobra, zjadłaś to, weź to. A, nie mamy kosza na śmieci? Mamy przecież kosz na śmieci. Dobra, no to ja ci to wyrzucę. Tak, idź sobie skorzystaj. Może byś nasypała ptaszkom jedzenia. No dobra, i potem możesz iść skorzystać. A czemu ty nie idziesz tymi drzwiami? Co ci się... Dziura! Dobra, ja to zaraz naprawię. Okej, naprawione, trochę mi to zajęło, ale jest okej. No i jak ty się, moja droga, tutaj czujesz? Chyba dobrze, chyba jesteś zadowolona. O! Ptaki cię zaatakowały. W sumie widzę to pierwszy raz, żeby ataki atakowały, ptaki atakowały. Przepraszam za moje tutaj słownictwo i nieogarnięcie, ale słuchajcie, ja jestem taka podekscytowana tą serią, tak się na nią cieszę, że po prostu sama nie wierzę, że aż tak można się cieszyć. Czekajcie, ja to muszę automatyczne wszystkie światła zrobić. O, wkurzyłaś się. Ptaszory, a przez te pazerne ptaki gwiazdeczko odczuwa straszny gniew. O nie. A możesz się uspokoić? Nie, no bo... No. No dobra, słuchajcie, lecimy do baru. Jestem już. Elfka właśnie przed chwilą była rozgniewana i zaraz chyba znowu będzie. Więc... Zamów drinka. No dobra, idź sobie, zamów drinka. O, i jest rozgniewana. Elfko, no... Czemu ja na nią mówię elfka zamiast gwiazdeczka? Czy to Landgrab? Dobra, z gwiazdeczką jest już dobrze. Weź sobie zamów jeszcze jednego, może. Zamów ulubionego drinka. Aha, okej. Czekaj na drinka. No to może porozmawiaj sobie z tą kobieciną tutaj. Przyjazne powitanie. Jak ty się nazywasz? Tasza. Okej. Tasza. Zapytaj, jak minął dzień. Rozmawiaj o zainteresowaniach. Pochwal szczerze. Popraw humor. Jeszcze zaraz poznamy tą. Aha, jakie imiona. Ja nie mogę. Piweczko sobie zamówiłaś. Popraw jej humor jeszcze raz, poznaj ją. Narzekaj na zimno? Na pewno nie, bo ty lubisz zimno. Zapytaj o zawód, a tu co mamy? Mniejszych przyjaciół przedstaw się 10 Simom. Poznaj o zainteresowaniach. To może się z nią zaprzyjaźnimy? Od razu. Tutaj coś poklikam. Rykaj. Jak widzieliście, przed chwilą rośnie nam reputacja, ale w sumie to mi nie przeszkadza, bo... A nie, nie rośnie chyba. A nie wiem, no bo przed chwilą były takie dziwne te... A gdzie ty idziesz? Nie idź. Fajnie jakby rosła nam ta reputacja, no bo... W sumie, co nam to szkodzi, nie? Zobaczcie, zaprzyjaźniliśmy się z Taszą. Jeszcze nie znamy... O, i też jest głupkiem, zobaczcie. To fajnie. To może już wystarczy tej rozmowy. Moglibyśmy tutaj jeszcze do kogoś zagadać. Na przykład do ciebie. Przemysław Paliwoda. Okej, okay. Przyjazne powitanie zrób. Boże, ile ona tych drinów pije, słuchajcie. Ciekawe, czy tego samego będzie miała. O, powitała się z nią. No dobra, no to... A nie. Dobra, pochwal ją, bo to jest chyba Nancy, nie? No. Może Nancy jej drina postawiła, bo taki same. Taki z takie same drinki ma. No dobra, no to... Aha, oni się też poznali już. Ty możesz na zmianę z nimi tutaj sobie porozmawiać. No i wszyscy mi się zbagowali, odskoczyli od baru. To może...
Po prostu obejmij ją. Pochwal szczerze. Ona chyba... A nie, nie idzie, dobra. Zapytaj ją o zawód. Paraduje innego Sima, rozmawiaj o zainteresowaniach urzędniczka agencji. No i mamy już 6 poznanych Simów, także idzie nam, słuchajcie, bardzo dobrze. Ale potem będzie trudniej, bo trzeba będzie mieć chyba 10 przyjaciół albo 20, już nie pamiętam, bo rzadko robię tą aspirację, bo jest czasochłonna i no i ciężka. Chyba, że się wykupi tą cechę niezwykle przyjazna, no to wtedy można sobie jakoś tam z tym poradzić. Ale my nie będziemy kupować tej cechy, bo nie chcę sobie ułatwiać tutaj rozgrywki. Wolałabym, żeby było trochę trudniej. Okej, okay. Zaprzyjaźniła się z Nancy, także chyba będziemy lecieć do domu, bo jest godzina 22, ona musi odpocząć i przygotować się na jutrzejszy dzień, bo jutro będą robione fajne rzeczy. Przekonacie się dopiero o tym w kolejnym odcinku oczywiście. No dobrze, jest godzina 22, więc ja w sumie wyślę ją siku i położę ją spać, bo jest późno, ona już nie będzie jadła, bo zje, jak się jąkam, ona, bo, no ale to nie jest jąkanie, tylko ja mam taki chyba styl mówienia. Słuchajcie, kochani, ja będę się z wami żegnać, bardzo wam dziękuję za obejrzenie pierwszego odcinka. Dajcie znać, jak wam się podobało w komentarzach. I tyle. Do zobaczenia jutro. Pa, pa!